Czas to pieniądz, więc posłuchaj mnie przez 2 minuty, a dowiesz się czegoś o majątkowaniu. Cześć, jestem Daniel Piesto, inwestuję w nieruchomości. Możecie ze mną inwestować albo posłuchać w kontestacji. Dziś będzie lekcja z ekonomii. Ludzie powtarzają jak mantrę ten mit, że za ryzykiem idzie zysk i na odwrót, że za zyskiem ryzyko, prawda? I to jest oczywiście mit, więc teraz udowodnię, że może być tak, że maksymalizujecie zysk, a minimalizujecie ryzyko. Robicie to w ten sposób. Najpierw podam jeden przykład, taki wyidealizowany. Ktoś sprzedaje warzywniaka za wyidealizowaną kwotę 200 tysięcy złotych. No i co? Wszyscy wiedzą o tym, że jest to oferta, no bo on ogłosił się wszędzie, znają wszystkie ryzyka, wiedzą, że jest w dobrym położeniu i że jest ładny w środku, na przykład wyremontowany z zewnątrz. Także no, wyceniają i to na jakąś kwotę i kupują, prawda? No i drugi przykład jest życiowy, prawda? Czyli ktoś naprawdę ma problem życiowy, na przykład, nie wiem, ma chorą córkę i musi sprzedać warzywniaka szybko w miesiąc albo w 3 miesiące i dał ogłoszenie na kilku portalach, ale nie na wszystkich, albo dał na przykład tylko w gazecie lokalnej. I do tego kupcy, no również są różni, prawda? Jeden na przykład akurat teściową ma pod warzywniakiem. Lubię moją teściową i pozdrawiam ją. Albo na przykład instalacja elektryczna jest stara, ale to tak naprawdę jest niewielki koszt w porównaniu z kupnem, no bo to jest 3-4 tysiące, ale ludzie panikują na tym punkcie. Albo wielka płyta jest konstrukcją. No dobra, ale ludzie mają paniczny strach przed wielką płytą i wcale nie uzasadniony niczym. Albo żyły wodne. Co to kurna są żyły wodne? Więc jest mnóstwo różnych powodów, dla których coś jest o określonej cenie i nie jest człowiek ekonomicznym zwierzęciem. Czyli są różne ceny w różnych sytuacjach i różne ryzyka. Dla różnych ludzi. Zatem ty skup się na jednej branży, zrób sobie pełny ogląd danej sytuacji w bardzo wąskiej branży, na przykład tereny zalewowe i mieszkania na nich. I wtedy wyłowisz najlepszą ofertę z rynku i zapewniam cię o tym. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a ja idę robić hajs.